Wszystkie tutaj zajęciaki, moi drodzy. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię coś nietypowego na najstarszym serwerze 2B2T, jaki jest w sumie w Minecrafcie. Także jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie lajka. Jeżeli wbijecie pod filmem 5000 lajków, to nagram wam kolejny film z 2B2T. Nie wiem, piszcie komentarze, jak macie jakiś pomysł. Subskrybujcie kanał z dzwonem, czerwonym przycisk musi być szary. Proszę, no, subskrybuj mnie, bo wbijam 100 tysięcy, no. Tu macie listę wspierających, to dzięki wspierającym mogę robić takie filmy. Więc dziękuję za każde wspieranie. Wspierajcie mnie, proszę, bo dużo pieniędzy wydaję. Także dziękuję, oglądajcie film do końca, buziak. I pewnie zastanawiacie się, co ja dzisiaj zamierzam robić, bo wpadłem na genialny pomysł, żeby troszkę pomóc nowym graczom na serwerze. Dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem wydać 100 zł na kity, które po prostu rozdamy wszędzie na spawnie jakimś nowym graczom, czy coś w tym stylu, no nie wiem, będziemy dzisiaj rozdawać graczom normalnie moje pieniądze, no. W sumie to wasze, bo wy mnie wspieracie. Dzięki, widzowie, jesteście super. Dobra, włóżmy sobie te wszystkie itemy. Ja i tak tu za bardzo nic nie mam, bo umarłem, biedny jestem, sorry. A do tego właśnie fajnie będzie testować w zasadzie, czy nie oskamują mnie, także wydaje mi się, że całkiem w porządku. Dobra, moi drodzy, ja jestem już na spawnie. No tak naprawdę będę musiał tylko napisać na Discordzie, pokażę wam cały etap, jakby jak kupuję to i tak dalej, żeby nie było. Zostawcie lajka, bo widzę, że nie zostawiłeś, wariacie. I subskrybuj też mnie. Moi drodzy, jesteś na Discordzie, jakiś dubshop 2B2T, nie wiem, pierwszy, który znalazłem, tak szczerze. Dobra, żeby to kupić, trzeba stworzyć, moi drodzy, ticketa. Ja już się, moi drodzy, przyznam się, że zastanawiałem, jakie kity kupić i chyba kupimy po prostu PvP kity 2, ponieważ ma najbardziej chyba takie fajne itemy, wydaje mi się. No bez kitu, chyba kupimy sobie ten, także czekajcie. Dobra, jak oni zobaczą, że ja chcę kupić 50 PvP kitów, to ja nie wiem, nie? PvP kit 2x50. 50 kitów, moi drodzy. Ja pierdzielę, to jest 100 zł ponad. Zostawcie lajka. Jak chcecie więcej takich porąbanych pomysłów? Pierwsza reakcja, widzowie, lol. No i to mi się, widzowie, podoba. Taka właśnie miała być. Ziomek, jestem przekonany, że on myśli, że jestem jakimś gościem, który, nie wiem, nie ma albo co robić, albo chce go oszukać, czy coś, nie wiem. Just... Jest, no bez kitu. Jestem totalnie poważny. Dobra, moi drodzy, on mi tutaj napisał, że mam wysłać mu $25, więc lecimy z tym. Dobra, moi drodzy, ziomek mi wysłał w tym momencie jak to się nazywa, no wiecie, no, linka, żeby mu przysłać, nie? Lecie, gdzie jest USD? Halo, dolary, gdzie tu, o. Dobra, wyślę mu nawet więcej, niech ma, czekaj. Nie, piszę tu zęciak, niech ma. Dobra, moi drodzy, poszło właśnie walić się 115 zł, nieźle. Wyślę mu screena, żeby nie było, widzowie. Nie, no to jest najgłupszy odcinek w moim życiu, tak szczerze. Kupuję, wydaję ponad 100 zł tylko po to, żeby to rozdać. Jestem jebany. No nie, no robię to też dlatego, żeby ułatwić grę nowym graczom, tak? Taki właśnie jestem, widzowie. Jak chcecie, żebym w następnym odcinku trochę poprzeszkadzał graczom, jak najbardziej zostaw lajka, zostaw sobie subskrypcję, nie ma problemu, i wtedy będziemy pomagać, znaczy ten, będziemy zabijać graczy, będziemy, nie wiem, zabiorę normalnie 10 osób i chyba będziemy ich nawalać wszystkich. O, tu jest w ogóle jakiś ziomek, ty. Chętnie bym mu coś dał, ale niestety jeszcze nie mam. Dobra, zabijmy go. Czemu on wygląda w ogóle jak jakiś potwór, chłopie? Dobra, to jest jego skin, ja pierdzielę. Dobra, weźmy, a zabijemy go sobie, czemu nie? Dobra, widzę, mam bardzo duży problem, zaraz wam zresztą pokażę, o co tu chodzi, bo ziomek mi napisał, że nie może w tym momencie do mnie przyjść, więc no mamy lipę pod tym względem. Bardzo mi się to, kurczę, nie podoba. Dobra, gdzie jest Ender Chest? Normalnie wysadzam mu łeb, nie? Nie, szukam Ender Chesta, widzowie, bo no, nie wytrzymam z tym ziomem. Co ten ziomek sobie w ogóle wyobraża? Ja mam nadzieję, widzę, że ten ziomek mnie nie oskamował, tak szczerze. Ale nie, no tam chyba są dosyć legitni ludzie. Chociaż nie wiem, kurde. Dzisiaj się to okaże, czy zgubywanie na serwerze 2B2T to skam. Dobra, ten ziomek tam ginie w ogóle. Moi drodzy, to jest hit. Zginąłem i patrzcie, gdzie ja jestem. No patrzcie to, no. No to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Ja nie wiem. Chciałem pomóc graczom. Na razie ja potrzebuję pomocy. Zginąłem i tu mnie zrespiło, nie? Zostaw lajka. Bo nie daję rady. Jak ja mam stąd wyjść? Moi drodzy widzowie, to jest po prostu hit. Ja mam, ja się załapię, no. Jestem bez itemów i ziomek wysłał kordy, że mam przyjść. Na szczęście, moi drodzy, jest takie coś jak go to jakieś i to wyznacza, i normalnie on mi sam sobie pójdzie, także no dobrze, nie wiem, czy bez jedzenia to będzie git, ale może będzie. Zobaczymy. Dobra, widzowie, ja idę afka, nie wiem, dam wam info, jak wrócę. Moi drodzy, udało się. No nie gadaj, nie. Czego mnie wyrzuciło z serwera? Proszę, działaj. Ja, widzowie, ja tu już tak długo szedłem, że ja nie wierzę po prostu, nie. Moi drodzy, jak widzicie, na dole są itemy. Udało się. Tyle kratek, na jakich kordach jestem? Minus 10 tysięcy, porażka. O kurde, czy jest 50? Ty, a to jest 50 niby? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ej,
Oskamował chyba mnie. Nie, jednak widzę, mnie nie oskamował. Jednak jest git. Jeszcze Endera mi zostawił, także zarąbiście. Jestem ciekawy tylko, jak ja mam... Czy ja muszę na... Jeszcze będę musiał wrócić na spawn, przecież, bo ja tego nie przetransportuję nawet. No widzowie, jak to się mówi, nie można mieć wszystkiego, nie? Ale dopiero jutro będę to rozdawał, widzowie wam. Widzowie, ponad 100 zł na to wydałem. Ja dupia, no to jest niesamowite, nie? No i przemyślałem tego, jak ja to mogę przetransportować. Ani trochę o tym nie pomyślałem, tak szczerze. No wezmę sobie w sumie może najpotrzebniejsze itemy po prostu i to mu wszystko wyrzucę z tym, no bo co on zrobi. Moi drodzy, udało się dojść na spawna. Mam wszystkie shulker box, bo co to jest? Shulker box, no właśnie. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozdawać itemy graczom. Także moi drodzy, ja w tym momencie piszę koordynaty moje. Jak jest ktoś z Polski, może przyjść. Moi drodzy, napisałem w tym momencie na czacie, że podaję swoje kordy. Jak ktoś jest z Polski, to może chętnie tutaj przyjść i może coś się fajnego da ugrać. Że rozdaję itemy, o kto ja, idą widzowie do mnie, także gitara. Nie wiem, nie wiem, ile to potrwa, mam nadzieję, że dosyć krótko. Rozdamy, moi drodzy, wszystkim tutaj wszystkie itemy, mam nadzieję, że się uda, na pewno ze Q. Plus tak jak widzicie, jeszcze w Ender Chestie mam. Zostawcie lajka, serio, mi się zdaje, że powinno być totalnie spoko. Jestem bardzo dobrym czykiem. Lajka, zostaw subskrypcję, git. Napiszę, że podajcie DC. O, to może mi podadzą i jeszcze się zgadamy na Discordzie. Myślę, że też, kurde, fajną opcją będzie w ogóle schowanie tych shulker boxów. Na przykład po prostu, albo nawet ich nie chowajmy, ty, po prostu postawmy tutaj na przykład jednego. Cały set, ja nie wiem, widzowie, wiecie, to jest warte za dużo. Rozdamy jeszcze tutaj gdzieś zaraz jednego, żeby mieli, kurde, ja jestem serio dobrym człowiekiem, tak mi się wydaje, widzowie. Będziemy dawać im wyzwania, jak zrobią jakieś wyzwanie, to po prostu im damy, nie wiem, załóżmy z 10 takich shulker boxów. Napisałem na czacie, czy ktoś idzie do mnie na te kordy, jestem ciekawy, czy ktoś mi to napisze w ogóle, bo fajnie jakby, serio, ktoś przyszedł, nie? Ktoś dać premium case. Jakie kordy, zęciaku, już podaję. Jestem ciekawy, czy ktoś w ogóle przyjdzie, kurde. Bo jak nie, to lipa. Tak, robimy jeden na jeden i stary, jak wygrasz, to zdobywasz normalnie prawie. No, mam trochę tych shulker boxów, które ci teraz wyrzuciłem. No dobra, możemy to sprawdzić. Ale musimy się umówić na itemy takie same, żebyśmy mieli. No, w sensie, dobra, no to ile masz? W sensie, co masz przy sobie? Dobra, tak? zróbmy tak. Jeden set, żeby to było ten. No ja mam jednego seta, no sorry, tylko nie jestem. No. I wejść ten, i trzy totemy. No i stack to krystali, nie? Trzy totemy jakby we Q. Trzy totemy we Q, jeden przy sobie. No, poczekaj. I robimy to. Ja się nie wybliżę te krystale, ale jakoś trzeba się nauczyć, nie? No, w sensie, jak ja podnieść sobie tego shulkera może. A, no w sumie masz rację. No dobra, stary, bo ja kupiłem kity sobie za 100 zł, żeby je rozdać tutaj. Czekaj, bo tam ktoś szedł. Czekaj, masz tam jakiegoś chłopa po lewej. Dobra, bez lipy, wyrąbane. Co, kim on jest? No spoko, ale ty masz chociaż kupiony jakiś launcher, czy grasz na jakimś darmowym, czy Rusher Hack. Aha, no to Cox w sumie, bo ja gram na darmowym, no ale dobra, no ale ja nie wiem, no zobaczymy, no może to coś da, nie? Tak szczerze, ty to widzę, że bardziej o wiele bardziej ogarniasz to. Ty w ogóle ci coś zadaje, na przykład jak tam jesteś w tej dziurze? Nie. Chyba sobie jaja robisz ze mnie. Jak ci nic nie zadaje niby? No ci ty zadajesz, ale bardzo mało. No chyba sobie żartujesz. Dobra, nie mam jednego totemu już. Dobra, mam lipę chyba. Kurde. No, stary. Stary, chodź tu. Musisz sobie to skonfigurować. Ja w ogóle tego nie skonfigurowałem. Ja lecę w defulcie, stary. Dobra, bez lipy. Jeszcze cię rozwalę, bez kitu. Ale te krystale, się tak przerąbanie bije się na takie krystale, że to jest mazagra. Nie wiem, czy są lagi, czy nie, na przykład teraz. Dobra, nie wiem. Trochę sam, nie? Dobra. O kurde, drugi totem, nie żyje. No, dobra, bez lipy. Do dziury. Tak, jak mam właśnie taktyka. Dobra, nie mam już totemów. Ile ty masz totemów niby? No wszystkie. Dobra, nie no. Dobra, wygrałeś, stary. Dobra, jak nie chcesz ginąć, to cię nie zabiję, czyli. Dobra, a, sam. Aha, co? Sam no. Się wyjebałem. No stary, otrzymałeś itemy. Ja jeszcze mam trochę Ender Chestie, także bez lipy. No ja nawet nie mam tego jak podnieść, wiesz, więc jak chcesz, to sobie wróć tutaj po to, ja nie, tak nie no stary, weź tam zrób jakąś skrzynkę, może jakiś nowy gracz to sobie weźmie. Ogarniamy. No, stary, taki właśnie miałem pomysł, żeby rozdawać ludziom itemy. Ale ty kupiłeś te kity, czy? Ta, no kupiłem. Tam tego Discorda ze sklepami, nie? Ta, no kupiłem. Czy ty jesteś bardziej twarzą chyba tego, z tego co widziałem? Nie, ja? Serio? Jestem jakbyś twarzą czegoś? A gdzieś jest na Discordzie, ale nie wiem. No jesteś na Discordzie i masz tam jakby rangę właściciela, jest jakby ziomek, który to obsługuje. Ktoś mi coś tam dał. A tam jest sklep? Ziomek, który to obsługuje, to jakby to reklamuje twoją twarzą, nie? Że ty chcesz dołączyć do ekipy zęciaka i... A, to tego nie wiedziałem. Okay. No to może mam, ale nie wiem jeszcze o tym. To muszę się zobaczyć. Dobra, to trzymaj się, wariacie. Uczciwa walka. No spoko, trzymaj się. Widzowie, udało się zrobić 1-1, ale ja nie mogę tak tego zostawić, ponieważ... chciałbym jeszcze trochę pomóc tutaj graczom.
Potrzebuję widzowie Ender Chesta. No fajnie, 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 że go znajdę. Poszukiwałem Ender Chesta, widzowie, część pierwsza. My sobie, bo mam jakieś zwalone. No. Zarąbiście, pół serca. Dobra, S. Ja mogę znaleźć Ender Chesta. Zostawcie lajka, widzowie, subskrypcję. Wspierajcie mnie, patrzcie, jak się poświęcam, widzowie, dla was. Dobra, widzowie, znalazłem tego ziomka. I on ma totalnie tam szczerze przerąbane. Dobra, idzie mi. A, zajebiście. No jeszcze mnie musiało wyrzucić z serwera. Dobrze, że na starym cekrem.pl nie wyrzuca. Dobra, widzowie, muszę się do niego jakoś wkopać. Nie wiem, jak mu pomóc, bo on podobno jest jakimś bedroku, nie wiem, co to znaczy. Okej, spróbuję do niego tutaj dojść. Aha. No to czaj, o co chodzi, stary. Ale już ci, stary, pomagam, jak najbardziej. Siema, wariacie. Masz tutaj blok. Ja pierdzielę, on tutaj widzowie został do końca życia, tak szczerze. O nie! Sorry. Ja pierdzielę, zapomniałem wyłączyć. Nie, no nie wierzę. Misklik totalny. No widzowie, zostawcie lajka, subskrypcję. Ja już dzisiaj to dobrze, za dużo pomogłem, widzowie. A było kogoś zabić w końcu. Moi drodzy, właśnie tu wszedł gracz jeden. I zabija, moi drodzy, cały łup, nie? On zabija wszystkie shulker boxy, no to jest hit, nie? Ziomek, co? Bez biednych hopie widz. Zabija hopie wszystkie shulker boxy, no nie wierzę, nie? Stary, weź sobie to, jak najbardziej, stary. Dzisiaj dla ciebie tutaj zostało to dane. Tylko teraz tak podejść i cyk. Żartowałem. Widzowie, kliknąć czy nie kliknąć? Dobra, niech sobie weźmie, jak najbardziej. Widzowie, jeżeli chcecie w ogóle więcej takich odcinków, zostawcie lajka, subskrypcję, wspierajcie mnie, bo widzicie, jak pomagam graczom bardzo dobrze. Nie, no debil to jest. Sam się wysadził, nie? No nie wierzę. Ja tu zostawię, moi drodzy, jeszcze 3 shulkery. Niech mają coś z tego życia. Widzę, że w ogóle następna osoba tutaj idzie. No to fajnie. Tu są jeszcze dwa ten. Tu jeszcze są dwa pełne, nie? Dobra, widzowie, właśnie ziołek mi się kupuje na łeb. No, proszę bardzo, stary, jak najbardziej. Myślałem, że to jakaś wojna będzie o tej... O, on chyba zniknął, ty. Myślałem, że to jakaś wojna będzie o tej temy, ale chyba nawet nie ma żadnej wojny. Nie wiem, nikt nie przyszedł jakiś agresywny. Dzięki za ciak KC. O, miło mi. Dobra, ja trzy shulkery zostałem, bo chyba tu raczej i tak nikt nie przyjdzie. To chyba tyle, widzowie, z tego odcinka. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się, ja se tu lognę gdzieś. Nara.